Przeplatanie naszych zajęć, naszych wykładów, naszych siatek zajęciami również prowadzonymi przez osoby z przemysłu, które nawet podpowiedzą, co jest ważne, jakiego języka, jeśli chodzi o programowanie, o rysowanie, o kreślenie, o projektowanie się uczyć, prawda, co warto umieć, jakie jest zapotrzebowanie, to są podpowiedzi bardzo, bardzo cenne. Miałem przez całe życie dobry kontakt z przemysłem, również równolegle z pracą na uczelni. Przez 10 lat prowadziłem firmę, która zajmowała się głównie pomiarami energetycznymi, automatyką przemysłową. Zatrudniałem jak na taką firmę sporo osób i ten przemysł cały czas jest, prace dla przemysłu, różnego rodzaju ekspertyzy praktycznie są moim takim zajęciem codziennym. Jestem osobą na przykład, która kocha książki, kocha beletrystykę, ma wielką bibliotekę, mam wielką bibliotekę, są gromadzone od 3 pokoleń i po prostu się w tym świecie tych pięknych książek zanurzam. Jeśli chodzi o sprawy na przykład komputera, to korzystam i mam kontakt z nim tylko wtedy, kiedy muszę. Moją miłością obok mojej rodziny jest owa kotka, o której Pan mówił. I zresztą to jest moje oczko w głowie. Kiedyś powiedziałem moim współpracownikom młodszym, że między godziną 15-16 wolno do mnie dzwonić, bo wtedy regeneruję siły tylko w 2 przypadkach. Raz, jak jest wojna atomowa, 2, jakby ktoś robił krzywdę kotu.